Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam Was dzisiaj na nową serię Resident Evil Village. Tak, dokładnie, jest to seria, którą dużo osób zna, uwielbia, że tak powiem. Również ja się do tych osób zaliczam, tak. Bardzo fajny cykl. Mamy dzisiaj wersję Village, czyli ostatnia, która się ukazała na tą chwilę. Jest to wersja ze wszystkimi chyba dodatkami, albo przynajmniej z większością dodatków DLC, więc myślę, że atrakcji będzie sporo. Na początek, w ramach wprowadzenia, obejrzmy sobie może film wprowadzający z Residenta Evila 7, dla tych, którzy nie znają tej historii. A więc oglądamy. Okay. Where to start? My name? It's Ethan. Ethan Winters. It's been 3 years since everything happened at the Baker House. I was looking for my wife, who disappeared. I got an email from her. She told me to come get her. And of course, that's how I ended up in the middle of nowhere, Louisiana. I found Mia being held captive in a dark basement. She wasn't thinking right. She attacked me like some kind of wild animal. Later on, I found out that she was infected by a special kind of mold. I looked all over the house trying to find an antidote, a vaccine, anything. People who lived there were already infected. What was left of them wasn't human. The source of the infection was a bioweapon that looked like a little girl. Her name was Evelyn. I fought the fucked up family and was able to treat Mia's symptoms with a serum. Then Chris Redfield and his soldier buddies showed up and saved the both of us. Is that enough? I really don't want to talk about what happened anymore. It's all over now. To tyle w ramach wprowadzenia. No i cóż, co by nie przedłużać. Przejdźmy, słuchajcie, do rozgrywki. Zaczynamy nową grę. Tak jak wspomniałem, jest tutaj dodatkowo Wioska Cieni. No, ekstremalnie trudny poziom. Prawdopodobnie on jest z właśnie któregoś DLC. Standardowo jest wspomagany, standardowy i hardkorowy. My zagramy na poziomie standardowym. A więc zaczynajmy. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. "Come, child, quench your thirst," he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. "Come, child, warm yourself," he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened, and her heart grew heavy.
Then the fish king appeared and offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as a wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark, yet regal. Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. What is with the creepy story? She's only 6 months old. Woman at the store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. I'll finish dinner. No i w tym momencie zaczynamy tak naprawdę grę. Your mother doesn't want to remember it. I can't blame her. Wysłuchaliśmy bajki. Nothing. I'll put her down. Możemy teraz pochodzić sobie po domu, ale najpierw słuchajcie, zanieśmy Rose do jej pokoju. Chyba nie tędy idę. Nie. Zły kierunek obrałem, wydaje mi się. Trochę tutaj jest to sterowanie na początku myszką chyba utrudnione, wydaje mi się, bo ta mysz coś wolno reaguje. Słabo ma czułość, takie gdyby, ale może jakoś się uda. Jeśli w dalszej części gry będzie tak to wyglądało, to ja tutaj wejdę do menu i sobie zmienię to. Bo na razie jest tak średnio. Także widzimy ich dom. Almost there, honey. Żeby obrócić się, to ja muszę na dwa przesunięcia tej myszy, bo brakuje już mi powierzchni, o właśnie. No i dobrze, i tutaj ułożymy Rose w łóżeczku. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. No. A teraz możemy powolutku sobie jeszcze pozwiedzać to mieszkanie, bo niektóre rzeczy, które będą tutaj, no, będą miały istotny wpływ na dalszą część gry. Tyle powiem, żeby nie zdradzać więcej sekretów. Dlatego troszeczkę sobie tutaj pochodzimy. Zajrzyjmy może do szafy. Czy coś tu ciekawego jest? Nie ma tutaj w tej szafie nic ciekawego. O, jest komputer. Przeczytajmy. Jeżeli ktoś chce, to na stopklatce można sobie na spokojnie to przeczytać. Ja nie będę tutaj temu w większości czasu poświęcał, bo po prostu szkoda nagrania. To jest ulubiona zabawka Rose.
Tu mamy książki. It's not paranoia if they're really out to get you. Tu mamy pamiętnik. Album w zasadzie. Ze zdjęciami. Możemy sobie obejrzeć. No właśnie, tutaj Ross z tą zabaweczką w dolnym tym zdjęciu po lewej stronie. No i tyle, to już jest koniec. Więcej nie mogę kartek przywrócić. No cóż, wychodzimy z tego pomieszczenia. Jeszcze zobaczmy, co Ross nasza robi. Nie płacze, to okej. Więc wychodzimy stąd. Czy tu mogę jeszcze coś zrobić? Nie, tutaj nic nie ma, żadnej interakcji. Więc przejdźmy dalej. Pozytywka. Tak, to była pozytywka. Tu mamy drzwi, ale mogę tu wejść? Mogę. Tutaj coś mamy. No właśnie, widzimy, że Mia zażywała jakieś leki. Lustro, ale chyba zaparowane albo... Nie wiem, nie widać naszego odbicia, szkoda. No trudno się mówi. Tu mamy jakieś jeszcze miejsce, ale tu więcej nic nie możemy zrobić. No, trochę bałagan. Gotta do a deep clean before Rose starts walking around. No, z pewnością. Jakaś gazeta. Można poczytać. Everyone's forgotten about this already. I tu więcej już chyba nic nie zrobimy z tego, co widzę. A nie, jeszcze tutaj jest jakaś interakcja. Tak. No dobrze, to by było tyle. No cóż, zejdźmy w takim razie na dół. Tu jest ta łazienka, gdzie żeśmy byli, schodzimy na dół. Tu jest szuflada. Pusta szuflada. Więcej nic tu zrobić nie możemy. Keep it down. Just making sure it's locked. No właśnie, trzeba sprawdzić, czy drzwi zawsze są zamknięte. Mam nadzieję, że wy również w domu u siebie sprawdzacie. Tu są jakieś talerze, ale nic z nimi zrobić nie możemy. Tu są okna, możemy wyjrzeć przez okno, jedno, drugie. Telewizor, o. Możemy włączyć pilotem. Leci jakaś bajka. Wiecie, co to za bajka? Bo ja nie. Bajka pewnie dla Rose. Na dole jakiś tuner właśnie telewizyjny, chyba satelitarny nawet. Tutaj coś możemy zbadać. No tak, piluch Rose, F. Spójrzmy. Aha, czyli to jest elektroniczna niania. Obraz mamy z góry. No śpi, także okej. Okay. Jak śpi, to okej. Okay. Pianino, zagramy coś? No nie da się chyba. Zobaczmy, co tu jeszcze jest ciekawego. No tutaj to już więcej chyba nic nie ma. O, tu coś możemy. Mom got you another new book? Nauka czytania. No trochę chyba za wcześnie jeszcze, ale pewnie niebawem się przyda. Tutaj mamy obrazek. Znaczy w zasadzie zdjęcie oprawione. Jak Mia była w ciąży. Mia. What a miracle. Tutaj kolejne jakieś zdjęcie. Gdzieś tam razem
Nie ma żadnego opisu. Gdzieś na plaży. A no właśnie. Mamy komentarz do poszczególnych elementów. Tutaj coś jest do zbadania. Zobaczmy co. O. Coś w środku. Albumy jazzowe. Okej. Wieża. Coś ten wyświetlacz dziwnie miga. Mówi się trudno. O. I to już jest skrypt. Is she okay? Sleeping like a baby. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's churba de legume. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna Seriously, be- Seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so- Mia, get down! Mia! Oh, God. Chris? What the hell? Sorry, Ethan. No! What? Why? Go on, move! All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Rose. Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back, and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey, now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. Keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just won't. Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. About damn time.
What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not authorized to walk over. Fuck. What the hell happened here? Czyli jesteśmy, jak widzicie, gdzieś, nie wiadomo gdzie. O, tutaj możemy coś zrobić. Zbadać. Cel misji, wyeliminować cel, odzyskać ciało, zabezpieczyć ten, co najmniej dwóch oficerów. Czyli mamy rozkazy te, które prawdopodobnie otrzymał Chris. Bezużyteczne, czyli telefon jest niedziałający już tutaj. To jest wywrócona chyba furgonetka, która wiozła Ethana i Rose i no całą tą ekipę, która dokonała porwania. Co tu więcej widać? Ciemny las naokoło. Naokoło ciemny las, słuchajcie. Tutaj więcej dalej pójść nie możemy. Zwalone drzewo. Słychać migacz kierunkowskazu. Przekaźnik. Możemy obejść ten samochód sobie dookoła. No przewrócono, on jest ewidentnie tak jakby zjechał z drogi. Niewiele tu widać. Zimno. Słyszycie chyba jak się trzęsie z zimna. Tędy nie mogę, więc idę tędy, dobra. Po śladach może, w ten sposób. Widać cień. Chociaż dobrze, że reflektor tutaj świeci. Gdzie my dojdziemy? Środek lasu, środek nocy. No ale nic, idziemy. Dobrze chociaż, że latarka jakaś jest. Ojejku. Coż tam się dzieje? No nic, idziemy powolutku. Tu jakiś płot. Patrzcie. Siatka. Ale mamy możliwość przejścia chyba. O! Jeszcze się skaleczył dodatkowo, no to ładnie. Kurczę, gdzie my idziemy, patrzcie. O! Jakieś głazy się na nas sypią. No dobra, idziemy dalej. Co to jest? Jakaś wrona zabita, patrzcie. Ojejku. No. Wygląda to co najmniej niepokojąco. I tu nie jedna wrona. Patrzcie, ile tych wron tutaj zdechłych jest. One wiszą tutaj. No ładnie. Oj, chyba zboczyliśmy z trasy. Nie wiem, czy to tędy? Nic to nie widać za bardzo. Chyba tędy. Tu jakoś z górki znowu się... O! Ktoś uciekł przed nami. Widzieliście to? Jakiś człowiek. O, tu znowuż mostek mamy. Woda. Po prawej i po lewej stronie.
No nic, idziemy dalej, co zrobić? Tu jakieś bale, pudełka. Czyli tu już są ludzie w takim razie. Wychodzi na to. Jakieś drzwi? No wejdźmy. Do środka, zobaczmy co tu jest. Możemy otworzyć szufladę, tak. Jakaś szczotka, lina, książka. Uschnięty kwiatek. A to co? Woda. Czyli co, możemy tylko dokręcić, żeby nie kapała. Nic więcej. Tu nic zrobić nie możemy. Tu są jakieś ziemniaki, które już zaczęły rosnąć. Leki. Czyjeś? Nie wiem czyje. Łóżko. Ojejku. A tu szkło jest na podłodze, a ja nadepnąłem na to szkło. No dobrze, otwórzmy szafę. Co tu jest? Nic z tym nie mogę zrobić. Tu dalej już nie mogę otworzyć. Jakieś brudne ubrania. Krzesło, książki. Mamy jakiś obrazek. O, kolejne pomieszczenie przed nami. No dobra, to idziemy. Aha, czyli to jest jakieś wejście, zejście do piwnicy. O, dobrze, że tutaj jest jakaś lampa, która się o dziwo pali. Tu mamy jakieś obrazki. No, schodzimy. Nie wiem, co ja tu znajdę. Obsuszona kiełbasa. Jakieś tam owoce. Tu jest jakaś szafa. Czy ja z tą szafą mogę coś zrobić? Nie, nie mogę nic. Kolejny wyschnięty kwiatek. Stary kredens. O, tutaj może coś się uda. Nie, też nie. Czosnek, czosnek. Lubicie czosnek? Ja lubię, przyznam szczerze. O, chyba potknąłem się. O coś i spadły te deski. A to co to za znak, patrzcie. Nie wiem co to za znak, jakiś dziwny. No nic, idziemy dalej, oglądamy wszystko. Mąka. Jakieś puszki. Kuchenka gazowa, butla. No. A to jest krajzega, jakby ktoś nie wiedział. Czyli taka piła używana bardzo często na wsiach do piłowania drewna. Dachówki. O, tu możemy zbadać coś. Otwórzmy więc. To tylko szczur. To tylko szczur. Oj, oj, oj. Co to było? Wali się coś nam na głowę. Niedobrze. Tutaj coś leży, zobaczmy. Nie, z tym nic nie możemy zrobić. No cóż, wracamy w takim razie. Mam nadzieję, że nam wyjście nie zawaliło.
Dobra, chodzimy. O, masz! Przewróciło nam szafę, czekajcie. O! Jak ja teraz wyjdę? Tędy chyba. Udało się. Krew. Ale to chyba nie moja krew. Znaczy nie Ethana. What's it all this? A no właśnie. Patrzcie, jaka dziura. Coś wygryzło taką dziurę w tych belach, z których było ściana tego budynku, no. Tu więcej nic zrobić nie możemy. Tu jest przejście już zawalone, także nie wyjdziemy. No ładnie. No nic, musimy wyjść tą dziurą. Tutaj jeszcze zobaczmy. Nie, tutaj się nie da nawet dojść, przejść. O, jejku, jejku. Przeskoczmy. No i chodźmy do góry. O, to jest jakiś wąwóz, patrzcie. Widzicie? To jest jakiś wąwóz. Ops. No i idziemy dalej. Where the hell am I? Tutaj wyżej nigdzie nie wejdę. Przepiękny zamek. Bardzo fajny klimat. Śnieg, mgła. O, tutaj gdzieś z jakiegoś domu widzę dym leci z komina, czyli ktoś tam musi być. O, wiatrak nawet jest, patrzcie. No super jest. Klimat jest naprawdę wybitny. Super. No ale cóż. Nie ma się nad czym zastanawiać, musimy tam zejść jakoś. Da się tędy? No da się. Krzaczory. O, koń padnięty, patrzcie. No i mamy wioskę. Ale świeżo musiał być zabity, bo jeszcze jest ciepły, patrzcie. Paruje z niego. Coś tu skrzypi? O, tu drzwi się. Jajka potłuczone, patrzcie. Czosnek. No nic, wejdźmy do środka, zobaczmy co tu się dzieje. Maybe they're out? Tak, na pewno. Wyszli. Łatwy do otworzenia zamek. Niestety na tą chwilę nie jesteśmy w stanie go otworzyć. Mąka. To chyba butelka z piwem. O, patrzcie, jedzonko. Jeszcze ciepło, gotuje się. No tak, bo myśmy tam dym widzieli z komina. Tutaj jakieś porozbijane rzeczy. Ha. Wszystko poniszczone, patrzcie. Tu jest jakiś obraz. Nie bardzo wiem, co on przedstawia. Jeżeli ktoś wie, to niech powie, napisze w komentarzach. W komentarzach, tak.
No i tyle tutaj by było, słuchajcie. Tu więcej nic chyba nie jesteśmy w stanie zrobić. Tu mamy Amciu, Amciu to. Interakcji nie ma. O! Widzieliście to? Coś zabrało. Coś tutaj zostało zabrane. No nic. Zwiedźmy może jeszcze tą część. Bo tu żeśmy nie byli, tu jakaś woda podłączona. Wejdźmy tutaj. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Kibelek. Nic w kibelku nie ma. Jakieś tylko graty. To jest jakaś stajnia. U góry klatka widzę, że wisi. Studnia. Tu jakaś wrona. Tu nie wolno wchodzić. Tu mamy bramę, ale zamkniętą z kolei. Czekajcie, myśmy tędy wejściem przeszli na drugą stronę niejako tego, tej chatki. Spróbujmy wrócić tamtędy i zobaczmy na tą drogę, która tam była. O, tutaj właśnie. Tutaj coś tu jest zawalone. To jest druga część budynku. Zaraz zobaczmy mapę. No właśnie. I tak. Jeśli chodzi o mapę, to mamy... niezbadane, szukanie w toku i szukanie zakończone. Są tu różne ciekawe rzeczy, możemy to powiększyć maksymalnie chyba tylko tak. Wytrych tu jest potrzebny, my jesteśmy tutaj, czyli myśmy przeszli wtedy tędy. Aha, czyli byśmy tak samo tutaj doszli z jednej jak i z drugiej strony. No dobrze, przejdźmy tędy. No i to jest to drugie przejście, którędy byśmy wyszli. Jakaś muzyka w tle, słyszycie? Makabra. Jakiś ciągnik słychać odpalony? A, to jest ten ciągnik, patrzcie. Obok mnie. Jeszcze działający. Mogę coś z nim zrobić? Czy niekoniecznie? Niekoniecznie chyba. Ale jest odpalony. Czyli coś tutaj się... A no właśnie, coś przed chwilą musiało się tu stać. Niestety nie wiemy co. Tu jeszcze spływa z góry ta krew z tych odciętych łbów. Ale motyw. Zobaczmy na mapę. Znaczy, żeśmy przyszli sobie tędy i tu idziemy, bo to dalej było chyba za zatrasowane. Maksymalne powiększenie to jest to. No dobra, no inaczej chyba nie pójdziemy, bo inaczej się nie da. Gra nas tak prowadzi po prostu. Tu jakiś ogień się pali. Tu jakaś kartka, zobaczmy co tu pisze. Zamknięty ze względu na gnieciwości ciała.
Tu mamy jakąś bramę. Zamknięte. Patrzcie, kury. Kury i kogut. O, kura niespokojna coś. Lata jak opętana. Tu jakieś klatki. Może coś tu znajdziemy. Nie ma nic. Nie ma nic. Ale tu są jakieś drzwi. Może zajrzyjmy do środka. Coś może tu będzie. Beczka. Pudełka. Drewno. Wygląda na delikatne. Zamknęły się drzwi. O, tu mamy nóż. Weźmy sobie nóż. Czyli możemy w ten sposób... Dobrze, spróbujmy nożem rozwalić to. O, i mamy apteczkę w ten sposób. Pierwsza nasza apteczka. Tap, otwórz ekwipunek. Czyli mamy w ekwipunku nóż i apteczkę. Mamy przedmioty, możemy coś wytworzyć. Mając zioło i chemikalie, możemy wytworzyć... Co możemy wytworzyć? Apteczkę. Uda się? Nie, nie uda się, bo nie mam. Aha, tutaj jest to, co mamy. To są nasze zasoby. A tu jest to, co możemy wytworzyć. Amunicję do pistoletu. Ale też nie możemy nic z tym zrobić, ani z apteczką nic nie możemy zrobić, bo nie posiadamy odpowiednich składników. Do amunicji potrzebujemy prochu strzelniczego dwie części i do i z rdzewiego złomu też dwie. Do apteczki potrzebujemy po jednej rzeczy. No dobrze, chodźmy dalej. Chodźmy dalej. W razie co, tu już mamy nóż, mamy się jak bronić. O, coś nogą ruszyłem. Tu jakieś butelki. Butelka po piwie. O, zupka. Did they just run out of the house? No właśnie, tu nikogo nie ma. A to wszystko jeszcze ciepłe. Traktor był chodzący. Więc no dziwna trochę historia. No ale nic. Łóżko. Tu jakieś obrazki. Ale nie ma żadnej interakcji z tymi obrazkami. Szafa. O. No, no. Friendly. Friendly. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down on the road and... What's going on? Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Take it! Take it! No widzicie, co tu się dzieje? No i tutaj już skończyła nam się ta sekwencja, możemy dalej grać. Tak jak widzimy tutaj w prawym dolnym rogu mamy 10 nabojów, ale mamy ich nieskończoność, czyli 10 mamy w magazynku. Ponieważ jest tutaj to DLC zainstalowane, chyba Trauma Pack, o ile dobrze pamiętam nazwę, to mamy właśnie tą nieskończoną ilość nabojów. Normalnie gdybyśmy mieli bez tego dodatku, to by było tylko tyle, ile mamy w magazynku. Patrzcie, co tu się dzieje.
Christ! Oh. What the hell is wrong with this place? Ktoś tam żyje jeszcze chyba. Ojejku. O kurczę. Słabo to widzę. Uff, nie byłem przygotowany na tą walkę, powiem wam szczerze. No właśnie to było to. Na szczęście mamy tutaj naboje w ilości nieograniczonej, więc możemy strzelać po prostu do woli, no ale to niewiele nam czasami może pomóc też. Nożyce do metalu. No dobra, weźmy nożyce. Tak, przedmioty kluczowe. Tu mamy tak, amunicję, broń, nóż i apteczkę jedną. Wytwarzanie. Nie możemy wytworzyć, nie możemy wytworzyć. Kluczowe. Zdjęcie rodzinne. I nożyce do metalu. Skarbów żadnych nie mamy. No dobrze, tu by było tyle. Ja słuchajcie, wejdę chyba do menu, bo tu mi się ciężko niestety walczy z to ustawieniem myszki. Zmienię czułość i zaraz do was wracam. Jesteśmy już z powrotem. Mam nadzieję, że będzie lepiej się teraz grało, bo musiałem, że tak powiem, sporo tutaj ruchu wykonać, za czym mi się cokolwiek na ekranie zaczęło dziać, więc myślę, że będzie teraz zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie bardziej czuła jest w tej chwili myszka. O, po prostu. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze tutaj, zobaczmy, co tu się w ogóle dzieje. Chemikalia podnieśmy. Zobaczmy, o co chodzi z tymi chemikaliami. Aha, chemikalia są niezbędne do tego, żeby wytworzyć apteczkę. Żeby wytworzyć apteczkę, potrzebujemy zioło 1 sztuka i chemikalię 1 sztukę. A w tej chwili mamy zioła 0, chemikalii 1, więc nie wytworzymy jeszcze. Rozumiem. Tu coś mamy, zioło mamy. Dobra. Czyli co, teraz rozumiem, że możemy już wytworzyć, tak? 1, 1. Czyli powinno się udać wytworzyć. O, udało się, patrzcie. Odblokowane osiągnięcie, crafter. No dobrze. Skoro tak, to super. Skoro tak, to super. Wychodzimy. O. To już więcej nic nie było. Ja tak dosyć wolno tutaj to eksploruję, bo chcę po prostu wszystkie znajdźki, które się pojawią, zebrać. Tutaj jest jakaś skrzynka jeszcze, nie ma tu nic. Nie chcę nic po prostu opuścić, bo może to w dalszej grze być elementem kluczowym. Czyli co, przecinamy nożycami do metalu łańcuch. Dobra. Ktoś tam leży, patrzcie. Tu jest jakiś mostek, rzeka płynie. O!
Chodźmy, chodźmy, chodźmy szybko. Zniknął. Zniknęło to ciało. Możesz zabarykotować drzwi, używając szafek. Spróbujmy. A, czyli coś takiego. Tu jakieś radio nam gra. Gra, no może nie gra. Szumi. No i co? Nic. Tu co mamy? Amunicja. Tak jak mówiłem, amunicji mamy nieskończoną, więc dlatego jej tutaj nie przybywa. O! Co to było? Jakieś dziwne odgłosy. Ojejku! Unikalia, podnosimy. Naboje. Podnosimy. O, zaczyna się. On na dachu siedzi pewnie. Na dach wyjść się nie da tutaj. Przynajmniej tędy się nie da. Patrzcie. Dobra. Chodźmy na górę. Szybko na górę. O! Jest trup już. Nie, no masakra teraz się dzieje. Słuchajcie. Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, że wybrałem ten standardowy sposób. Standardowy stopień trudności. O! O kurcze, patrzcie. Jest. Nie! Ojejku. Muszę jeszcze przeładować, no nie. No nie! Ojejku. Dobra. Jest pokonany. Mamy za to zioło. Ale to chyba nie koniec na tym. Z tego, co się domyślam. No nie wiem, czy już tyle. O, znowu radio się włączyło. Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. Survivors? Chodźmy na górę jeszcze. No to już więcej nic nie ma. O jejku, jejku, słabo widzę to. Nie mam jednego palca, jak pewnie zauważyliście. Wejdźmy w ogóle to naokoło. O, tu mamy jakieś przejście zamknięte od drugiej strony. Czyli tędy nie przejdziemy póki co. Jakieś warczenie słyszę. Powarkiwania. Tu jest ta brama, którą żeśmy przyszli. Ale tu nic nie ma. Słyszycie to? Patrzcie! Widzicie to, co ja? Oni na dachu siedzą. Może nie zaatakują. Miejmy nadzieję. Czekajcie, tędy otworzmy sobie najpierw. Otworzyłem. Dobra, tylko co mi to dało? Chyba nic.
mam skrzynię. Może mnie nie zaatakują. Zniszczmy tę skrzynię. Amunicję do pistoletu, dobra. No ale amunicja akurat tutaj na niewiele mi się zda. Dobra. Zamknijmy to. Tu mamy coś prostrzelniczy, dobra. Broń. Okej, damn it. Dobra, niech będzie to. Przetrwaj atak. O, tam jest, patrzcie. Nie, gdzie on jest? Dobra. Albo i nie, dobra. Dobra. Czekajcie, gdzie oni są? Słyszę wszędzie głosy. No nie. Dobra. Patrzę tylko, czy za mną go nie ma. No, jeszcze jeden jest. A. O, uderzył mnie. Ojejku, nie! Dobra, wyleczmy się. Wyleczmy się! Wow! Dobra. Dobra. Dobra, leczenie. Dobra, uciekamy. Ujojojojoj. Dobra. Ojejku, nie zauważyłem go. Dobra. Dobra. Musimy to wszystko zbierać, słuchajcie, szybko teraz. Do piwnicy może. Coś tu się dzieje, patrzcie. Nie! Skąd on tu się wziął? Skąd on tu się wziął? Nie! Ojejku! Zabił mnie! No niestety, musimy ponowić. Jeszcze raz powtarzamy. Is it over? Czyli jesteśmy w tamtym domu. Dobra. Hello. If there are any survivors out there, come to my house. Niełatwa sprawa. Survivors? Ale już wiemy, czego się spodziewać przynajmniej. Dobra, pójdźmy tędy. To było tylko chyba zamknięte z drugiej strony, dokładnie. Otwórzmy sobie tutaj to przejście. Dobra.
Rozwalmy to. Dobra. Weźmy strzelbę. Co jest, że ja nie mogę jej podjąć? Jest. Dobra. Jeszcze wejdźmy, słuchajcie, tutaj doróbmy sobie tej apteczki. Zaraz, nie tak? Tutaj mogliśmy chyba dorobić jedną jeszcze. Tak, zgadza się. Kryształowa czaszka. Dobra. Dobra, padł. Chyba. Tu mamy proch strzelniczy, ale proch strzelniczy nam się na niewiele zda. Dobra. Nie! O kurczę. Uff. Dobra. Wyleczmy się szybko. Ojejku, schodzimy w dół. Nie, w dół chcę, w dół. W dół. Dobra. Tu może jeden zaraz mi zejść. Nie ma nic, ale jest gdzieś nade mną, ja to słyszę. Czekajcie, może tędy. Dobra. O nie! Uciekamy. Nie wiem gdzie, ale uciekamy. Dobra, słuchajcie, wiemy. Gdzie tu wiać? Na górę. Jesteśmy na dachu. O nie! Skąd on tu się wziął? Użar mnie! Dobra. Następny. Dobra. O nie! Nie zdążyłem. No nie, będzie teraz naładował. O Jezu. Nie, co to się dzieje? Patrzcie. To jakaś masakra. Tu z tyłu jeszcze jest jeden. No nie, to jest nie do przetrwania po prostu, słuchajcie. No nie! Strzała mnie jeszcze trafiła jakaś. Ojejku. No nie! Nie. O. A to kto?
Ojej! Ups! Czy to jest dziadek Murus? Chyba nie. Kurde. Dwóch palców nie mamy. A niech to. Jakiś bandaż właśnie, coś. Widzę, owija chyba. Uff. Wiedźma. A niech to. Czekajcie, no. Muszę pozbierać teraz wszystkie artefakty, które zostały tutaj zardzewiały złom. Które zostały tutaj nam zdobyte. Za pieniądze możemy pewnie coś kupić w dalszej części gry. Tutaj coś jest, ale to jest na zewnątrz chyba. To musimy rozwalić. Chemikalia do wytworzenia apteczki. Chodźmy na górę. Czy tu coś było do zebrania? Już tego to nie pamiętam. Ekran widzę tutaj trochę miga, czyli oznacza to, że żeśmy nieco zdrowia już stracili. Pieniądze. Proch strzelniczy. Amunicję do pistoletu, chemikalia. Tutaj są leje, ale nie bardzo widzę, w którym miejscu one się znajdują. Podniosłem, udało się jakoś. Czekajcie, wejdźmy do środka. Czy tu jeszcze coś było do wzięcia, zebrania? F, zbadaj, pełna prochu. A właśnie, czyli te beczki można by było detonować, jak oni tutaj wbiegli. Zioło do wytwarzania apteczki. Się pali, bo oni to zapalonymi strzałami zaczęli strzelać do nas. Nie wiem, czy żeście zwrócili uwagę. To nic, po kolei sobie tutaj trzeba będzie to dokładnie. O, pieniądze. Wszystko przeczesać. Nie, tutaj nie ma nic. Wejdźmy do środka. Amunicję do pistoletu. Zioło. Tu jest mąka jakaś. Zabawka dziecięca to raczej pełne mąki. No właśnie. Dobra, zejdźmy na dół. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze coś nie było. Jest tutaj coś, złom. Tak. Tutaj nie ma nic. Pewne mąki, tak. Wejdźmy sobie. No cóż, więcej tu chyba już nic nie ma. Czy jest? Nie chciałbym czegoś opuścić. Powiem tak. Tam nie przejdziemy chyba.
Zobaczmy, czy tutaj możemy przejść. Tak, bo to są te drzwi, które myśmy otworzyli. Znaczy, nie trzeba się rozglądać, żeby, tak jak mówię, czegoś nie ominąć, nie opuścić. O, tu jest, możemy jakieś przejście odkryć. Co tu jest? Jakieś zagrody? Tu jakaś brama? Zamknięte. Dobra. Tu jakieś bale. Drzewa, drewna. Tu przejście do tamtej części. Ale tu nic już chyba nie było, więc ja, o ile dobrze przypominam sobie. Tak. Spróbujmy strzelić w taką beczkę. O, ładny wybuch. Młyn, koło młyńskie, to jest zamknięte, tutaj wejść nie wejdziemy. Czekajcie, ja może sobie wytworzę apteczkę, bo możemy. I to nawet dwie. Nie lubię, jak mi to miga, a to jest oznaką, że po prostu mamy mało życia. Teraz mamy 100% życia, więc myślę, że lepiej będzie to się nam oglądało. O! Jest ta gościuwa. Ta brama mi dziwnie wygląda, jakaś taka, tylko na wpół otwarta. In life and in death we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you. The child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? Bell heralds danger. They're coming. No, wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again. Rose is here? No tak, i mamy w tym momencie ten sam moment, który mieliśmy w wersji demonstracyjnej tej gry. Jesteśmy dokładnie w tym samym momencie. Zobaczmy, co możemy tutaj dalej zrobić. Także pamiętam, w tym pomieszczeniu żeśmy już byli. Chemikalia, dobra. Można sobie przeczytać. Tu mamy szufladę, ale niestety nie otworzymy, bo nie mamy wytrycha. I tu pod spodem, pamiętam, coś było chyba, tak, 500 lei schowane, zbunkrowane. I to chyba byłoby tutaj na tyle. Wychodzimy. Także to pamiętamy z wersji demonstracyjnej. Jeszcze zobaczę, czy tutaj coś się... Nie, tu jest po prostu płot, nic z tym nie zrobimy. No, nie jesteśmy w głównym holu, w głównym centralnym punkcie, nie wiem jak to zwał, tak zwał. Tak wygląda nasza mapka, słuchajcie. Także. Zwiedzamy, słuchajcie.
po kolei zwiedzamy. Tu jest zamknięte. W inny sposób trzeba będzie tam dotrzeć. Miejsce ceremonii. Możemy przełączać między nożem, pistoletem, a tą bronią. I tak, tutaj pamiętam był gdzieś, a jest diamencik. O! Fragment kryształu. To zabieramy. Tu na cmentarzu też coś było do zebrania. To na razie jest zamknięte. Tu gdzieś na którymś grobie coś pamiętam było. O, tu jest coś. Zioło, czyli zielona roślinka. Zobaczmy, czy możemy wytworzyć apteczkę. Możemy wytworzyć jedną apteczkę. Fajnie. I możemy też amunicję wytworzyć. Nie bardzo wiem po co, bo amunicja i tak nam się nie zużywa w tej wersji gry, z uwagi na to, że jak mówiłem już wcześniej, jest DLC. Tak. Można będzie otworzyć potem bramę zamku. Tu przejdźmy sobie do góry. No niestety. Zamknięte. O, jest tu klatka, patrzcie. Słychać było, jak skrzypi. O. I w klatce mamy co? Zardzewiały złom. Zardzewiały złom. No cóż, przechodzimy tutaj. Tu mamy za kościołem, bo to jest chyba kościół, studnie. Tu, ile dobrze pamiętam, było zamknięte. No tak, nie mamy jak to otworzyć. Tu jest jakiś zamek, czyli trzeba pewnie klucz. A tu jest wejście do kościoła. No, czy to jest kościół? Tego nie wiem. Weźmy ten herb dziewicy, bo to był element, którym otwierało się wejście do zamku. Jeden z dwóch oczywiście elementów. Tu mamy... co mamy? W razie gdyby na wiosce spadła katastrofa, odszukaj herbów. Jeden z nich jest w kościele, drugi w domu Luizy. No dobrze. No i mamy, słuchajcie, tutaj maszynę do pisania. Maszyna do pisania jest po to, żeby zapisać po prostu grę. Więc słuchajcie, kochani, ja się z wami żegnam na ten moment, bo i tak no, ten odcinek jest dosyć długi. Także trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka, do dalszej rozgrywki w naszej tutaj grze Resident Evil Village. Tyle ode mnie w dniu dzisiejszym, pozdrawiam serdecznie, cześć!